Masz za duże oszczędności, państwo ci je zabierze. Po ubiegłorocznym skoku na kasę z OFE, teraz rząd zamierza drenować konto Lasów Państwowych, których majątek szacuje się na 400 miliardów złotych. Oficjalnie pieniądze, które lasy mają przekazywać do krajowego budżetu, będą przeznaczone na lokalne drogi. Nieoficjalnie mówi się o prywatyzacji struktury zarządzającej lasami, które zajmują niemal 1/3 powierzchni kraju. Radosław Jankiewicz. Donald Tusk już drugi dzień przekonuje do rządowego projektu zmiany ustawy o lasach państwowych. Uważa, że leśnicy mają za dużo pieniędzy, bo na kontach lasów państwowych jest około 3 miliardów złotych. A przecież mogłyby one wspomóc budżet państwa. Bo leśnicy, którzy dotychczas sobie radzili, i tak sobie poradzą. Dlatego rząd chce w tym i przyszłym roku zabrać lasom państwowym w sumie 1 miliard 600 milionów złotych. A od 2016 roku pobierać całą daninę w wysokości 2% od zysku ze sprzedaży drewna. Tylko w zeszłym roku lasy zarobiły na tym ponad 7,5 miliarda złotych. Dlatego danina, którą chce nałożyć rząd, mogłaby wynieść rocznie około 160 milionów złotych. A wszystko na szczytny cel. Warto było sięgnąć po te środki kumulowane przez lata, ale także po to, żeby ustawowo zagwarantować lasom państwowym absolutnie bezpieczny byt na dziesiątki lat do przodu. Przy okazji rząd przerzuca koszty naprawy dróg lokalnych z samorządów na lasy. A to wszystko przed wyborami. Ale minister środowiska Maciej Grabowski nie jest już tak pewny co do przeznaczenia pieniędzy zabranych z lasów państwowych. Intencją Rady Ministrów, nie zapisaną przecież w projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach, jest to, żeby znaczna część tych środków poszła na drogi lokalne. No, czy tak się stanie, to tego nie wiemy. No, to po prostu była wyrażona intencja, która jest zapisana w uzasadnieniu do ustawy, no, ale nie jest samą literą prawa. To nie jest fragment przepisu zmiany ustawy o lasach. Pytanie więc, dlaczego premier tak usilnie stara się przekonać, że pieniądze na pewno pójdą na drogi? Według opozycji powodem wprowadzenia zmian w ustawie o lasach przez rząd Donalda Tuska wcale nie jest troska o drogi lokalne, tylko coraz gorsza sytuacja finansowa państwa i zbliżająca się kampania przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Szuka nowych zasobów kapitałowych i takie lasy państwowe są takim zasobem i próbuje się do nich dobrać, więc to może być też metoda nie tylko na akcję propagandową przed wyborami do Europarlamentu, ale to może być także metoda na to, żeby doprowadzić do powolnego, tak jak w wypadku służby zdrowia, ale po prostu prywatyzowania lasów. Lasy państwowe zajmują około 1/4 powierzchni kraju, około 8 milionów hektarów, na których rośnie według ostrożnych szacunków 2 miliardy metrów sześciennych drzew. W sumie to wszystko jest warte około 400 miliardów złotych. Zgodnie z ustawą lasy państwowe utrzymują się same i za zarobione pieniądze dbają o polskie drzewostany. W tym celu zatrudniają w całym kraju 26 tysięcy pracowników. Jak nie będzie stać, lasy państwowe tych pieniędzy nie przekażą, bo nie zmieniła się tutaj zasada ustawowa samofinansowania i to, co mamy realizować. Także tutaj, jeżeli będzie zagrożenie, te możliwości musimy stanowczo powiedzieć, że ich po prostu nie ma. Według opozycji plan rządu zakłada szybką prywatyzację lasów. Jeżeli z tego organizmu wyprowadzi się tak olbrzymie pieniądze, to nie ulega wątpliwości, że zacznie on mieć kłopoty finansowe, no a na kłopoty finansowe to będzie propozycja spółki, a jak spółka będzie miała kłopoty finansowe, no to jedyną metodą, jaką ten rząd proponuje, to jest prywatyzacja. Możliwe, że po przejęciu przez rząd ponad połowy pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych, które raczej nie wystarczą budżetowi państwa na długo, przyszła kolej na lasy państwowe. A przecież lepiej, żeby to przedsiębiorstwo samo musiało wywiesić białą flagę, bo wtedy rząd będzie mógł upadającej firmie jeszcze raz pomóc, czyli sprzedać.